Przebieg badanego oleju to 11 tysięcy kilometrów, 95% eksploatacji to trasa, 5% miasto. Zatem kolejny przypadek, w którym badanie laboratoryjne weryfikuje nam treści przekazane przez właściciela. Przechodzimy do badania oleju świeżego wraz z dodatkiem. Tutaj zwróćcie uwagę na ten osad, który się wytrącił na pojemniku. Początkowo myślałem, że to jakaś dodatkowa naklejka na tym pojemniku, ale jednak później po dłuższym wymieszaniu widać wyraźnie, że to osad z dodatku. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód. Sprawdzimy, w jakiej kondycji jest olej, który w nim pracował. Sprawcą całego zamieszania jest tym razem Norbert. Skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. Przesyłka zawiera trzy próbki. Próbka numer 1 to olej świeży, czysty. Szczegóły w dalszej części filmu. Próbka numer 2 to olej świeży plus proporcjonalnie dodany ceratek. Próbka numer 3 to olej przepracowany z ceratekiem. Szczegóły w dalszej części filmu. Szczegóły odnośnie samochodu wpisujemy do tabeli zbiorczej. Volvo S60 T6 AWD 2.0 benzyna, 326 koni, 440 N z programem Polestar. Rok produkcji 2019, przebieg samochodu 57 tysięcy km. W tym miejscu prezentowane są podstawowe informacje o właścicielu samochodu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Do samochodu zalany został olej Total Quartz Ineo Xtra V-Drive 0W20 klasy jakościowej i aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Warto podkreślić jeszcze raz w tym miejscu, że Norbert zdecydował się na dodatek do oleju Ceratec. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 11 tysięcy km, 95% eksploatacji to trasa, 5% miasto. Dominują odcinki przekraczające 20 km. Olej eksploatowany przez 5 miesięcy. Norbert przed aplikacją oleju wraz z dodatkiem przeprowadził płukanie silnika. Zastosowana została płukanka Liqui Moly Engine Flash ProLine. Norbert z dodatkowych informacji napisał w ten sposób. Jestem posiadaczem tego samochodu od tego roku, to jest 2023. Samochód głównie użytkuje w trasie, pokonując od kilkudziesięciu do kilkuset kilometrów. Samochód mimo sporej mocy jest użytkowany w sposób umiarkowany. Na autostradach i drogach szybkiego ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Pełna moc silnika wykorzystywana jest tylko w trakcie wyprzedzania na drogach krajowych. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania oraz obserwowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Najpierw lepkość oleju świeżego, a następnie lepkość oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 47,2 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 9,1 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 178. Konfrontujemy wyniki z deklaracją producenta i tutaj pewna ciekawostka, ponieważ pierwotnie Norbert podesłał taką oto kartę produktu, którą widzicie teraz na ekranie. Jest to karta dla oleju Quartz Ineo Xtra EC5 0W20. W pierwszej kolejności porównałem lepkości z tej karty i wyszły różnice na poziomie 11-14%. W takiej sytuacji staram się zawsze szukać wytłumaczenia u właściciela pojazdu. Norbert odpisał w ten sposób. Niestety to mój błąd. Próbka została pobrana z butelki jednolitrowej, nie z 5-litrowej i nie potrafię odpowiedzieć, czy były to oleje z tej samej partii. Olej kupiony był w dużej hurtowni, co miało dać gwarancję oryginalności.
Pogrzebałem trochę w internecie i porównałem karty techniczne olejów Quarcino Xtra EC5 0W20 i Quarcino Xtra V-Drive 0W20. Różnica w lepkości tych olejów jest dosyć spora. Lepkość w 100 stopniach Celsjusza pierwszego oleju wynosi 8,2, a drugiego 9,2. Po sprawdzeniu zamówienia to był to olej Quarcino Xtra V-Drive 0W20 i próbka była też pobierana z opakowania z etykietą wskazującą na wersję V-Drive. Jednak teraz nie mam pewności, czy nie dostałem oleju wersji Neo Xtra EC5 0W20, nie mam opakowania 5-litrowego i nie jestem w stanie tego sprawdzić. Zatem kolejny przypadek, w którym badanie laboratoryjne weryfikuje nam treści przekazane przez właściciela. Z badania jasno wynika, że próbka oleju świeżego jest to wersja V-Drive 0W20, natomiast jaki olej wlano do silnika, to tutaj zdani jesteśmy wyłącznie na deklarację właściciela. Po wprowadzeniu właściwych danych z karty oleju V-Drive wychodzi zgodność na poziomie 4% w niższej temperaturze i 2% w wyższej temperaturze, czyli wszystko gra. Przechodzimy do badania oleju świeżego wraz z dodatkiem. Tutaj zwróćcie uwagę na ten osad, który się wytrącił na pojemniku. Początkowo myślałem, że to jakaś dodatkowa naklejka na tym pojemniku, ale jednak później po dłuższym wymieszaniu widać wyraźnie, że to osad z dodatku, który rozpuszcza się w oleju, jak odpowiednio długo i mocno zaczniemy mieszać. Lepkość dla oleju świeżego wraz z dodatkiem jest następująca: 48,6 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 9,3 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 177, a to oznacza, że wykonany dodatek przełożył się na wzrost lepkości o około 2-3%. Pora na olej przepracowany, przechodzimy przez analogiczne kroki jak w poprzednim etapie, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 37,8 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 7,8 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 184, a to oznacza, że otrzymano spadek lepkości około 20% w niższej temperaturze oraz 14% w niższej temperaturze. Koniecznie trzeba nadmienić, że jest to zmiana w stosunku do wartości oleju świeżego bez dodatku. Gdybyśmy ustawili punkt odniesienia kolej wraz z dodatkiem, to wtedy ta zmiana byłaby większa o wykazane wcześniej 2-3%. Sprawa jest trochę podejrzana, ponieważ nominalnie wartości tych lepkości są bliskie deklaracjom producenta oleju w wersji EC5, dlatego pierwsza sprawa to potwierdzenie, czy próbka oleju świeżego, która stanowi punkt odniesienia w tych analizach, to na pewno ten sam olej, który został zalany do silnika. Z poprzedniego kroku wiecie, że tutaj gwarancji nie ma i wyniki trzeba przyjmować z pewną dozą ostrożności. Test bibułowy wykonano w oparciu o dwie różne bibuły. W tym samym czasie przeprowadzono pomiar dla próbek olejów podesłanych od innych widzów. Dzięki temu można bezpośrednio porównać wyniki dla olejów różnych marek i po różnym przebiegu. Zapraszam do komentowania i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Oceniając wynik dla bibuły od MCU Motor Checkup, należy podkreślić, że jego jakość ogólna jest w środku skali. Na uwagę zasługuje żółta aureola wokół strefy dyfuzyjnej. Może to być potwierdzenie obecności glikolu lub też wykonanego dodatku do oleju.
Na drugiej bibule, która została użyta, zaobserwowano ciekawostkę, mianowicie wynik dość podobny do wyniku z odcinka numer 136. W tym przypadku jakość oleju z dzisiejszego odcinka jest na zdecydowanie lepszym poziomie, natomiast obie te plamy mają kilka obszarów wspólnych, m.in. czerwona poświata wokół strefy zanieczyszczenia. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, co pojawiło się w oleju w wyniku eksploatacji. Pierwsza sprawa przy podczerwieni to sprawdzenie, w jakim stopniu widmo ulega zmianie po dodaniu cerateka, to prezentuję w ramach ciekawostki. Odnośnie zmian parametrów oleju przepracowanego, to sytuacja wygląda następująco. Na podkreślenie zasługuje nitrooksydacja, tutaj jest dość mocne wskazanie. Sulfonowanie, degradacja dodatków, stan ostrzegawczy, reszta parametrów bez większych zastrzeżeń. Podsumowując, otrzymano wyniki z kategorii do weryfikacji. Z testu lepkościowego dostaliśmy kilka znaków zapytania. Test bibułowy oraz podczerwień potwierdzają, że okolice 10 000 km dla tego oleju w tym konkretnym układzie to maksymalny dystans i przestrzeni na optymalizację rozumianą jako wydłużenie interwału wymiany oleju silnikowego nie ma zbyt dużo. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Jeśli materiał był dla Was interesujący, zostawcie ślad w komentarzu, łapkę w górę, koniecznie zobaczcie inne testy na kanale. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. W sposób szczególny zapraszam do eksperymentowania zwolenników long life'ów. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!